Jestem ciekawa, jak ty się dowiedziałeś o tym, że już nie poprowadzisz pytania na śniadanie, bo Tamara wytłumaczyła, co się wydarzyło i w zasadzie wychodzi na to, że ty niewiele miałeś z tym wspólnego, tylko byłeś jakby troszkę pociągnięty przez to, na co Tamara się nie zgodziła tak naprawdę. I jak ty się dowiedziałeś i jakie były twoje emocje wtedy? No, emocje zawsze są przy tego typu zdarzeniach na początku bolesne, no bo ja liczyłem, że będę mógł długo prowadzić program, który kocham, ale ja jestem przyzwyczajony do tego, że w życiu są zmiany wpisane normalnie w nasz kalendarz i nigdy nie wiesz, kiedy ona nastąpi, taka zmiana, a ta zmiana zawsze jest zmianą na lepsze. Bo pracując 18 lat w telewizji, w ogóle w mediach, no to nie jedną taką zmianę przeżyłem i za każdym razem gdzieś tam się borykałem z myślami, że ojej, co to będzie. To jest po prostu wyjście spoza swojej strefy komfortu, a dojrzały człowiek podchodzi do tego jako do wyzwań. Ja wierzę, że właśnie tak teraz będzie, tym bardziej, że będę miał propozycje, tym bardziej, że robię nowy program i cieszę się po prostu tym, co robię. A ja uwielbiam pracę w telewizji, uwielbiam pracę przed kamerą, uwielbiam być poważny bardzo, taki stonowany i nawet mówić takim głosem jak Łukasz Nowicki, mój jeden z najsympatyczniejszych kolegów, ale też lubię się wydurniać. Ja nie umiem tańczyć, może kiedyś zatańczę, co wy na to? Naprawdę, więc jakby okej, tak jest w życiu, nie? Człowiek złamie nogę, za chwilę noga się zrośnie i jedziemy dalej. Praca na tym polega, nie? I myślę, że ona dlatego rozwija nas. Ja się cieszę z tego, co miałem i mam i tak dalej będzie. Rozmawialiście z Tamarą o tym, co się wydarzyło i rozumiem, że tutaj nie ma między wami żadnych złych emocji. Między nami nie ma żadnych złych emocji. Generalnie oczywiście każdy z nas idzie swoim torem, ale ja trzymam za nią kciuki, podejrzewam, że ona za mnie także. Ja dalej mam marzenia telewizyjne i idę w to. To były najlepsze 2 lata, jakie spędziłem w telewizji, a pracuję 18 lat, więc dojrzewałem razem z pytaniem, oglądając tych moich kolegów i koleżanki, nawet nie wiedząc, że będę kiedyś z nimi pracował. I wiem, że po prostu to jest program, który chwyta za serducho, bo ja przeżyłem tam takie huśtawki nastroju od radości po łzy i to jest szczere i tak wygląda życie. Dlatego ten program po prostu ma takich widzów, jakich ma i w ogóle dzięki wszystkim widzom, bo dostaję szereg fajnych teraz komentarzy i wiadomości prywatnych. No a to bardzo cieszy, dodaję skrzydeł, a ja po prostu wierzę w to, że ja wrócę kiedyś do śniadaniówki, która jest po prostu w moim DNA.